Dobra, Macieja, jesteśmy na Wielkiej Sowie, tradycyjnie 1 maja. Bardzo nas cieszy frekwencja, chociaż doświadczenie jest takie, że bez względu na pogodę rzeczywiście turyści zawsze dopisują, ale dzisiaj pogoda nam absolutnie sprzyja. Miasto Pieszyce, które zawiaduje terenem na Wielkiej Sowie i samą Wielką Sową, przygotowało wiele atrakcji dla turystów, ale też mamy wielu pomocników. Są z nami harcerze, którzy umilają czas swoim śpiewem. Jest GoPro, dzięki któremu można zjechać z samego szczytu Wielkiej Sowy, to na pewno nie lada atrakcja. Są z nami krótkofalowcy, jest Nadleśnictwo Świdnica, które dbając o środowisko proponuje bidony, czyli butelki takiego wielokrotnego użytku. Jest pasjonat, który nas wspiera. Nadleśnictwo Świdnica w tym roku po raz drugi przyłączyło się do wielkiego otwarcia sezonu turystycznego. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj też być również w tym roku. I wróciliśmy z tą samą akcją, którą zapoczątkowaliśmy w roku ubiegłym. Akcja pod tytułem Weź bidon zamiast butelki. Apelujemy tutaj do turystów, aby w ciągu całego sezonu turystycznego korzystać z takich bidonów, ponieważ to jest wygodne, praktyczne. Zużywamy mniej tych butelek wtedy, mniej tych śmieci trafia do tego na te szlaki turystyczne. Także jest to wygodne, no i przynosimy to z sobą, zabieramy to z sobą. Także świetny, świetny gadżet, który się przydaje. W ubiegłym roku okazało się, że bidonów było za mało. W tym roku jest jeszcze więcej osób i bidonów nadal było za mało. Myślę, że ilekolwiek byśmy ich nie mieli, to zawsze to będzie za mało. Aczkolwiek to jest symboliczna akcja, która ma zaalarmować to, że to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie, abyśmy korzystali z takiej możliwości. Dla najmłodszych przygotowaliśmy w tym roku również takie stoisko z nagrodami, gdzie dzieci mogą kolorować. Mamy tutaj rebusy, jakieś krzyżówki. Także dzieci w czasie wolnym, kiedy odpoczywają sobie tutaj na szczycie, mogą przyjść i zająć sobie chwilkę czasu u nas. No, nasze stowarzyszenie Pasjonat jak zwykle szuka miejsca, gdzie są ludzie, gdzie są pieniążki, żeby zbierać na cele statutowe, a głównym celem naszego stowarzyszenia w tym roku to jest budowa miejsca pamięci w Pieszyce. A więc jesteśmy tu na Sowie, gdzie chyba jest centrum powiatu w tej chwili, może trzech powiatów. I po prostu oferujemy wymianę pieniążki na bigos, na żurek. Ciasta się już skończyły, niestety już nie możemy zaoferować. Kawa, herbata. Też jeszcze Tomek sprzedaje część dochodu z pamiątek, które wyprodukowaliśmy świeżo. To są pamiątki sowiogórskie na ten szczytny cel. Wjeżdżasz na 2 sezonów w Górach Sowie? Nie, co rok przyjeżdżamy. W tamtym roku było więcej śniegu i było bardziej zimno. A w tym roku jest bardzo przyjemnie, dużo ludzi. Cieszymy się, że jest tylu chętnych, żeby w sezonie otworzyć Wielką Sowę. Którym szlakiem pan wędrował? W tamtym roku szliśmy od strony przełęczy Jugosłowii, a w tej chwili do strony Sokola, od przełęczy Sokola. Jak droga? Cudownie, bawimy się cudownie. Świetna impreza, świetny pomysł. Zachęcamy wszystkich, zapraszamy i mamy nadzieję, że ten przekaz spełni swoje życzenie. Państwo po raz pierwszy na 2 sezonów w Górach Sowie? Tak, jesteśmy po raz pierwsi. Którym szlakiem państwo wędrowali? Jest to szlakiem od Strzeczki. A dzisiaj tak naprawdę oficjalnie. Często państwo gością w Górach Sowi? No nie, pierwszy. Jesteśmy po raz pierwszy. Jak wrażenia? Spoko. Są państwo na szczycie, atrakcje się podobają? Tak, zgadza się. Ale będą państwo zwiedzać kolejne miejsca w Górach Sowi? Myślę, że tak. Był jakiś poziom stunek, już z czegoś skorzystaliście? Jeszcze nie. Jeszcze dopiero weszliśmy. Dzisiejsze wydarzenie jest też wydarzeniem bardzo wyjątkowym, bo chcielibyśmy coś uczcić. Mianowicie 20-lecie Stowarzyszenia Wielka Sowa, ale także, albo przede wszystkim uhonorować współpracę naszych miast, miasta Pieszyce i miasta Dzierżoniów z naszymi czeskimi partnerami. Bo to dzięki tej współpracy, dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu udaje nam się realizować naprawdę bardzo wiele dobrych projektów. Pieszyce są bardzo dobrym tego przykładem. Jest wiele projektów infrastrukturalnych, które dzięki takiej współpracy udało nam się zbudować, ale to też fajne pieniądze, które wykorzystujemy dla naszych mieszkańców. Wyjazdy do naszych czeskich partnerów, wiele dobrych imprez i to wszystko jest bardzo cenne i
To chcemy dzisiaj podkreślić. Ten moment i to wydarzenie chcemy uhonorować. Już za kilka minut o godzinie 13 rozpoczynamy to bardzo oficjalne otwarcie sezonu, bo oczywiście Góry Sowie są do dyspozycji naszych turystów przez cały rok i one są przez cały rok bardzo atrakcyjne. Zarówno zimą, czyli te wszystkie narty biegowe, zjazdowe, jak i jesienią, latem, wiosną, więc to jest bardzo symboliczne otwarcie sezonu i pokazanie, że wszystkich Państwa serdecznie witamy w Górach Sowich.